Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Szybki unboxing, bo to jest coś ciekawego, co bym chciał wam pokazać, bo wielu z was zainteresowało się bardzo krewetkarium morskim, które pokazywałem krok po kroku i postanowiłem, że chciałbym także zacząć przygodę z krewetkami Sulawesi. I także będę robił wszystko krok po kroku. Będę wam pokazywał na moim kanale co, jak, co używam i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście z krewetkami Sulawesi nie jestem ekspertem. Tutaj będę się posiłkował jakby pomocą różnych kolegów. Właśnie mi przyszła paczka ze sklepu Amazonia 24. Pokażę wam, co mi przyszło, bo to jest coś fajnego, coś nowego. Większość z was, kto zaczynał już przygodę z krewetkami Sulawesi, używał pewnie innych produktów, a ja, jako że lubię nowości, to postanowiłem, że u mnie będzie to wyglądało troszeczkę inaczej. Troszeczkę inaczej. I wybrałem produkty z firmy SL Aqua. Od niedawna sklep Amazonia 24 posiada produkty SL Aqua. Tutaj jest lawa wulkaniczna prosto z Sulawesi, jak widzicie. Jest to rozmiar S, czyli od 3 do 8 mm. I to będzie jako moje podłoże, nie? A jako dekoracja będzie robiła już duża lawa XXL, także z Sulawesi, czyli podłoże będzie S-ka, rozmiar S, a jako dekorację będzie robiła już duża lawa XXL, także SL Aqua Sulawesi. Zobaczę, jak to będzie wyglądało, czy to wystarczy, czy koniecznie będzie coś innego, ale zbiorniczek nie będzie za duży. Jeszcze nie wiem, jaki to będzie zbiornik, ale wydaje mi się, że koło 45-50 litrów, ale to wam wszystko pokażę krok po kroku, bo, że tak powiem, sprzętu skompletowanego jeszcze nie mam. Nie mam niestety jeszcze zbiornika, aczkolwiek pewnie któryś z moich zbiorników z krewetkami słodkowodnymi pójdzie jakby na poczet Sulawesi. Filtr kubełkowy mam na strychu, grzałki też mam na strychu, oświetlenie też mam. Także wszystko wam pokażę w kolejnych filmikach, co, jak będę robił, od czego będę zaczynał i co będzie wkładem filtracyjnym w kubełku i tak dalej, i tak dalej, nie? Ale o tym wszystkim to w kolejnych odcinkach, bo chcę tak samo jak z krewetkarium morskim zrobić krok po kroku. Jak ja to robię, być może zaczniecie także ze mną i więcej z nas będzie hodowało krewetki Sulawesi, bo wiem, że nie są one popularne w naszym kraju. Także to by było na tyle. Więcej wkrótce. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć, cześć.